Monika Włodarczyk, witam Państwa. Zapraszam na kolejny program z cyklu Czas dla Dolnego Śląska. Dzisiaj naszym gościem w studiu jest pani Lidia Geringer-Dedenberg, poseł do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry. Pani dzień dobry, poseł, spotykamy się właściwie kilka miesięcy po tym, jak objęła pani funkcję kwestora Parlamentu Europejskiego. Od stycznia 2012 roku pełni pani tę funkcję. Jak wrażenia, jak pierwsze wrażenia i obowiązki? Bardzo dobrze, ale tę funkcję pełnię już drugą kadencję. Bo pierwszy raz zostałam wybrana w 2009 roku, ale ma pani rację mówiąc, że to jest pewnego rodzaju nowość, bo właściwie nie było nigdy reelekcji w prezydium, jeśli chodzi o polskiego reprezentanta. Zatem mnie się pierwszy udało być wybraną ponownie. Bardzo się z tego cieszę, że będę kontynuowała swoją pracę jako kwestor. Jest to bardzo dużo obowiązków, ale też i dużo władzy. Zatem funkcja zaszczytna, ale obarczona ogromną ilością obowiązków. Te najważniejsze, najpoważniejsze? Wszystko, co dotyczy posłów, budynków Parlamentu Europejskiego, bardzo licznych, bo w trzech miejscach, Strasburg, Bruksela, Luksemburg i we wszystkich krajach członkowskich. Dodam, że od 1 lipca mamy też taki budynek we Wrocławiu, gdzie jest Biuro Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej na ulicy Widok 10. Zapraszam. I rozumiem, że wszystkie te obiekty są w jakiś sposób pod nadzorem i pod kontrolą ścisłą kwestorów Parlamentu Europejskiego. Ale również posłowie, jeśli chodzi o ich podróże, diety, pieniądze, finansowanie, to wszystko, co dotyczy posłów, jest jakby przez kolegium kwestorów nadzorowane. I co wynika z tej pracy? Dobrze posłowie dysponują tymi swoimi budżetami, które posiadają na... Generalnie tak. My interweniujemy wtedy, kiedy jest jakiś problem. No i tych problemów też jest sporo. Nie dlatego, że są jakoś specjalnie kreowane, ale nasze życie nie jest łatwe. Każdego poniedziałku wyjeżdżamy gdzieś z daleka w kierunku Parlamentu Europejskiego. Ja z Wrocławia mam stosunkowo łatwo, bo docieram do Brukseli dwoma samolotami, ale jeżeli ktoś startuje z Finlandii, to musi startować dzień wcześniej. No i po drodze zdarzają się opóźnienia, odwołane samoloty, gdzieś trzeba przenocować, jest cały czas w podróży, ktoś za to musi zapłacić, więc to jest skomplikowana kwestia, ale wydaje mi się, że na tyle jasno sformułowałam przy pomocy innych kolegów nasz regulamin, że teraz już jest z tych problemów coraz mniej. I rozumiem, wszystko jest transparentne. Musi być. Pani poseł, kwestia, w których szczególną aktywność ostatnio pani podejmowała, dotyczy także tematu, który rozpalał opinię publiczną i doprowadził do, no właśnie, zadziwiających przedsięwzięć polskiego rządu, który wycofał się. Wycofał się, mówię tutaj o dokumencie ACTA, o kwestii związanych z prawami własności, między innymi do różnych produktów i to, czy to w internecie, czy szerzej rozumianych. Pani poseł, jaką drogą powinien iść dokument ACTA? Ja zajmuję się tą umową od 2009 roku i od samego początku nie podobał nam się tryb procedowania nad tą umową. Wszystko było bardzo tajne. My jako parlament wraz z nowym traktatem lizbońskim jesteśmy partnerem do tego typu rozmów i musimy być informowani. Negocjacje prowadzi komisja, ale potem ratyfikuje tę umowę parlament. Zatem nie chcieliśmy mieć dokumentu, który jest jakby rzucony na stół, a my możemy naprawdę go przyjąć albo odrzucić. Chcieliśmy mieć wpływ na jego treść. A dochodziły do nas takie przecieki różne, zresztą tak jak do internautów, bardzo niepokojące generalnie dotyczące ochrony danych osobowych. Znaczy dające dostęp do tych danych osobom trzecim, a nie policji, tak jak było to do tej pory. Jeżeli ktoś był podejrzany o jakieś przestępstwo, to tylko policja mogła zaglądać na jego twardy dysk, czyli na dysk komputera w domu. W tej chwili w obecnych zapisach umowy ACTA jest wyraźnie sformułowane, że też inne osoby, inne podmioty będą mogły mieć tego typu informacje. To są informacje dotyczące naruszenia praw autorskich, ale w ślad za tym idą ogromne kary. Poza tym jest tam mnóstwo braków, które dotyczą w samej umowie definicji na przykład piractwa. Do tej pory piractwo, na przykład jeśli chodzi o nasze prawodawstwo, to jest piractwo morskie. Nie ma czegoś takiego jak piractwo w internecie. My chcemy bronić internautów, którzy mają prawo na swój własny użytek prywatny dzielić się plikami. I to jest ewidentna zasada, na której stoimy, żeby
żeby ona pozostała taka, jaka jest. A to nie jest dokładnie zdefiniowane w tej umowie, zatem istnieje zagrożenie, że tak nie będzie, że ktoś, kto kupił sobie płytę, skopiował ją na swój własny użytek, a potem pożyczył koledze, żeby też posłuchał, może być traktowany jako przestępca. Nie chcemy tego. Więc ta umowa nam się nie podoba. Na razie staramy się ją zablokować. Komisja Europejska wysłała odpowiedni wniosek do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, żeby stwierdził, czy ona naprawdę nie narusza prawa europejskiego, bo naszym zdaniem posłów narusza. Jaka może być przyszłość? Jakie mogą być scenariusze związane właśnie z tym dokumentem? Chcemy po pierwsze przeprowadzić rzetelne konsultacje społeczne, my jako parlament. Polski rząd naprawdę to się nie wycofał z tejże umowy, bo ją podpisał i to za polskiej prezydencji jako Unia Europejska i później podpisał w styczniu jako polski rząd. To jest skomplikowana bardzo procedura, bo część kompetencji nie jest w Unii Europejskiej, na przykład dotyczących sankcji i tutaj dlatego każdy kraj członkowski musiał podpisywać osobno. Zatem na razie zawiesił ratyfikację tejże umowy, a de facto się nie wycofał z samych zapisów. My chcemy doprowadzić do tego, żeby umowa została odrzucona przez Parlament Europejski i żeby wrzucono do negocjacji, żeby wyjaśniono wszystkie zapisy. Być może zdefiniowano niektóre sformułowania używane w tej umowie, żeby ona była jasna, czytelna, nie stanowiła żadnego zagrożenia. Sama umowa, jej cel pierwszy był dobry. Generalnie ona była stworzona przeciwko podróbkom, na przykład przeciwko podróbkom leków. Ktoś idzie do apteki, kupuje lek, który jest podróbką i może umrzeć po zażyciu takiego leku. Przeciwko podróbkom części samochodowych. Kupujemy w dobrej wierze część, potem mamy wypadek, tracimy życie. Ktoś za to musi być odpowiedzialny. To przeciwko takim podróbkom była ta umowa. W ostatniej chwili dorzucono tam kopię plików. I cała ta umowa nie pasuje do internetu. Chcemy to wyłączyć, rozłączyć i żeby ta umowa działała w zupełnie inny sposób. No ale to jest kwestia renegocjacji, bo my jako parlament nie możemy zmienić tam nawet przecinka. Możemy tylko odrzucić albo przyjąć tę umowę. Na razie niestety większość parlamentu jest za przyjęciem, ale pracujemy nad tym, żeby te proporcje się zmieniły i żeby tak odrzucić ten zły dokument. Polscy przeciwnicy dokumentu ACTA w Polsce, którzy protestowali kilka tygodni temu bardzo intensywnie, spowodowali, że właściwie większość krajów europejskich zupełnie inaczej spojrzało na ten dokument, na ACTA. Jak obserwowała Pani te dyskusje, te argumenty, które padały, to które Panią najbardziej przekonywały? Nie przekonały mnie w ogóle argumenty na przykład komisarza de Guchta, który mówił, że umowa nic nie zmienia w naszym ani europejskim, ani krajowym prawie. No to po co nam to umowa, jeżeli to już istnieje, prawda? Pierwszy argument. Umowa ponoć ma służyć temu, żeby szerzyć dobre praktyki w tak zwanych krajach trzecich. No to możemy pozwolić tym krajom trzecim, żeby korzystali z naszego dobrego wzorca i tyle. Przecież ta umowa, jeżeli wszystkie zapisy już gdzieś są w innych regulacjach, jest nam niepotrzebna. Więc te argumenty zupełnie nie przemawiają do nas. Natomiast masa ekspertów, prawników międzynarodowych, którzy się zajmują tą tematyką, wytyka mnóstwo błędów w tej umowie. To nie jest jedno jakieś niedopowiedzenie. Ta umowa jest po prostu zła i niedostosowana do rzeczywistości. Zatem trzeba ją zmienić. Ale to zajmie nam trochę czasu. Może nawet i ze 2 lata, bo tyle może procedować nad nią Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Na razie w opinii publicznej sytuacja się uspokoiła na tyle, że właściwie internauci chyba odetchnęli z ulgą po tym, jak nie doszło do ratyfikacji tejże umowy w Polsce przynajmniej. Zobaczymy, co będzie dalej. Pani poseł, ja chciałam zapytać o kolejną kwestię, która już dotyczy polityki, większej polityki. Ostatnio mówi się dużo, że Donald Tusk ma spore szanse na objęcie funkcji przewodniczącego, szefa Komisji Rady Europejskiej. No właśnie, co mówi się w Parlamencie Europejskim? Jakie scenariusze polityczne rysuje się dla tego polityka? Donald Tusk zrobił bardzo dobre wrażenie jako polski premier w czasie trudnej polskiej prezydencji. Po pierwsze, pokazał się jako człowiek, który ma dużo entuzjazmu, którego strasznie brakuje w Unii Europejskiej, która jest taka troszkę przygaszona, smutna. Nikt tam nie przemawia. Może tak, dlatego, że nękana kryzysem? Nawet wcześniej tak nie było. Także to jest świeży powiew. Był pierwszy polski przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Jerzy Buzek, przez 2,5 roku. To było takie otwarcie się na nowych w Unii Europejskiej. I teraz wydaje się, że nadchodzi czas,
żeby szefem Komisji Europejskiej też został znany polityk, który pochodzi z nowych krajów członkowskich. No, w końcu jest to duża grupa państw, które zyskują na coraz większym znaczeniu, a najważniejsza w tej grupie i największa, najpotężniejsza i nawet z dobrym wzrostem gospodarczym jest Polska. Także to jest takie myślenie całkiem z dobrymi, racjonalnymi podstawami. Ale oczywiście będzie walka o to, bo nam się może wydawać, że to jest bardzo dobra dla nas kandydatura, ale tak się wydaje pozostałym 26 krajom też. Zatem trzeba będzie na pewno poczekać na następne kroki i zobaczymy, jak będzie wyglądała cała ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego, bo mówi się o tym, że tych polityków również z Komisji Europejskiej czy z Rady powinno się wybierać w wyborach powszechnych. Są takie plany, zobaczymy, jak one się zrealizują. Czyli rozumiem, że wszystko na razie jest jeszcze na etapie spekulacji niż tak. Gotowych rozwiązań i przedsięwzięć. Mnie trochę tak jakby odstraszają te wczesne spekulacje, bo jak się za wcześnie wypuści króliczka, to on czasami nie dobiega do mety. Czasami dobrze strzymać asa w rękawie do ostatniej chwili. Tak. Zatem w takim razie porozmawiajmy o czymś, co można już zmierzyć i ocenić. Polska prezydencja w grudniu 2011 roku zakończyła się. Polska prezydencja i przewodnictwo Polski w Unii Europejskiej. Pani poseł, jak pani ocenia działania podjęte przez Polskę właśnie w ramach tej polskiej prezydencji? Cała ocena do połowy grudnia była bardzo dobra. Naprawdę. Dużo doskonale wykształconych urzędników. Porządnie prowadzone negocjacje. Bardzo trudne sprawy, które udało się załatwić, jak na przykład spiąć wspólnotowy patent, nad którym się debatowało 35 lat. Jest to polski sukces, że udało się dopiąć do końca te negocjacje. Naprawdę sprawna i to jeszcze w trudnym czasie przeprowadzona prezydencja, bo mieliśmy przecież wybory jeszcze do Sejmu, które zawsze jeszcze zaostrzają konflikty wewnętrzne i podnoszą temperaturę polityczną. Więc to wszystko udało się przez te rafy, wydaje mi się, bardzo dobrze przepłynąć. Co więcej, na samej ostatniej już sesji plenarnej polska prezydencja dostała bardzo dobrą ocenę, a dwa dni później podpisała akta. I niestety ten wydźwięk również jakby położył się śladem na polskiej prezydencji, dlatego że to była sprawa skrywana do ostatniego momentu i nawet, jak mówię, przy samym podsumowaniu prezydencji w ogóle nie wyszła. I można było spokojnie, moim zdaniem, poczekać dwa tygodnie, żeby Duńczycy przejęli prezydencję i sprawa akta wisiałaby na nich. A nie na Polaka. Polityczna odpowiedzialność zupełnie zmieniłaby swój ciężar. No właśnie, a jeśli chodzi o przedsięwzięcia, które były podejmowane w ramach polskiej prezydencji, czy Polska była widoczna w Parlamencie Europejskim? Bo tu z perspektywy kraju, regionu, właściwie chyba nie było to tak dobrze oceniane. To prawda, nawet czytałam statystyki, że połowa Polaków nie widziała, że jest jakaś prezydencja nad Unią Europejską. Ja z Brukseli obserwując, muszę powiedzieć, że to była widoczna prezydencja. Była zupełnie inna, chociażby dlatego, że towarzyszył jej bardzo szeroki i piękny program kulturalny, jakiego wcześniej nie było. Ja jako kwestor wyszłam z taką inicjatywą, żeby polscy posłowie organizowali wystawy promujące regiony, sztukę, kulturę, naukę polską w każdego tygodnia, więc w czasie tego naszego półrocza było po 3-4 wystawy, czy ekspozycje, czy jakieś wydarzenia kulturalne, koncerty tygodniowo. I wszyscy dopiero zachłysnęli się tą polską kulturą, której tak do końca nie znają. Odkryli, że Maria Curie miała też na nazwisko Skłodowska, że Chopin pochodził z Polski. Mówię takie trywialne rzeczy, ale tak naprawdę ludzie się dopiero, szeroka społeczność międzynarodowa dopiero wtedy o tym dowiedziała, zachłysnęła się polską kulturą, polskim jedzeniem. Proszę sobie wyobrazić, że w czasie naszej prezydencji powstało mnóstwo sklepów, delikatesów z polskim jedzeniem, pysznym, z Brukseli. Naprawdę, powstają polskie restauracje i jest taka moda na Polskę. Wystawy, które były organizowane w najlepszych miejscach w Brukseli, nie tylko, bo w całej Unii Europejskiej, nawet poza, cieszyły się ogromnym powodzeniem. To był taki świeży powiew kultury, której nie znamy, a która
spotkała się z olbrzymim i fantastycznym odbiorem. Osobiście byłam dumna, jako osoba, która pracowała długo dla polskiej kultury, również za granicą, że to był taki masowy, ciepły, wspaniały koncert. Pani poseł, na koniec naszą rozmowę króciutko proszę o kwestię, w której pani także mocno bierze głos. Spotykamy się w końcówce marca, ale 8 marca pojawił się taki moment do dyskusji o równouprawnieniu kobiet. Jak to wygląda z pani perspektywy osoby aktywnej zawodowo, działającej na rzecz równouprawnienia? Mamy dobre prawo, ale praktyki pokazują, że nie funkcjonuje ono tak, jakbyśmy chcieli. W Unii Europejskiej cały czas mówi się o tym, że jest za mało kobiet na stanowiskach decyzyjnych. U nas najwięcej pań podejmuje decyzje na poziomie sołectwa. Tam rzeczywiście jest bardzo dobrze, ale im idziemy wyżej, tym mniej. Nawet w Sejmie jest 20% zaledwie kobiet. Nie ma prawie kobiet na stanowiskach ministerialnych, to są 2-3 osoby w Polsce, a jak popatrzymy na inne kraje, to jest właściwie połowa, czasami nawet więcej. Hiszpański poprzedni rząd miał więcej kobiet niż mężczyzn. Zatem walka ze stereotypami, ale też pewne regulacje prawne, które musimy absolutnie przyjąć. Powstała w ubiegłym roku Konwencja Rady Europy do walki z przemocą wobec kobiet. To jest nieco inny temat, ale to też mówi o równych prawach kobiet. Myśmy tej konwencji nie podpisali jako Polska. To jest moim zdaniem wstydem. Czyli rozumiem, że w tym obszarze jeszcze wiele do nadrobienia? Bardzo wiele, bo to wymaga regulacji prawnych, zaostrzenia prawa. To wymaga również tego, żeby na przykład gwałt był ścigany z urzędu, a nie... Po zgłoszeniu. Po zgłoszeniu, więc mamy jeszcze sporo do nadrobienia, jeśli chodzi o Europę. I rozumiem, że rozmowy nie tylko przy okazji 8 marca powinny się toczyć na ten temat. Nie, ale ja cieszę się, że coraz więcej mówi się tak bardzo konkretnie i za tym w ślad pójdą kolejne dokumenty. Szykujemy właśnie dyrektywę do walki z przemocą wobec kobiet, więc stanie się to unijnym prawem, które będziemy musieli respektować w Polsce. Ale to już na inną rozmowę. Pani poseł Lidia Göringer-Dedenberg, poseł Parlamentu Europejskiego, była dzisiaj gościem programu. Dziękuję serdecznie. Państwu dziękuję za uwagę. Kolejny program za tydzień. Do zobaczenia.